Siemaneczku, jestem Depletem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmiemy się grabieniem i prasowaniem siana. Czyli mamy dwa zestawy. Drugi stoi na drugiej łące. Ponieważ chcę przygotować, na przykład patrzę sobie na dzisiejszy odcinek do czasu. Mianowicie ta łąka jest nieprzewrócona, niepograbiona. Ale to będziecie widzieć prawdopodobnie w następnym odcinku. Czemu? A więc dzisiaj zasiadamy sobie do 30 czerwonej, która jest. Lecimy sprzętem, odpalamy, powoli ruszamy, no i odpalamy, jedziemy takie, nie wiem, 6 na godzinę, na spokojnie, ile pogramimy, ile pogramimy. Też nie chcę za szybko. Po prostu, żeby te koło grabiące ładnie tutaj nam nagrabiało, tak, te siano. Myślę, że tam jakoś w miarę to wyjdzie. No i tak, na widzicie. 8800 na koncie. Czemu? Weszło 400 zł. Z tego powodu, że 60, przepraszam, chciałem powiedzieć 30. 60 okazało się, że no nie jest tu zbyt ergonomiczna. Czyli chleje gibotyczne ilość waliła. Ale to mi nie przeszkadza. Powiedziałem, że chcę ją sprawdzić dobitnie. 60. Więc no. Wiecie, na wałku, żeby ją sprawdzić, no to musiałem coś ciężejszego zabrać. A jednak uważ, gawarka jest jedyną taką maszyną, kosiarka jest taką maszyną, która no bardziej jest wymagającą, można powiedzieć. Odgabiamy sobie na razie tak, od brzega, później sobie pojedziemy zaraz z drugiej strony. Ja wiem, że tam trochę jest slipa zrobiona, tam troszeczkę wyszło to poza, można powiedzieć, teren łąki, ale nie wnikamy się aż takie mocne szczegóły, bo to musiał trochę naprawdę zbyt długo czasu spędzać na to, żeby to ogarniać. Więc no, trzeba troszeczkę lepiej to zbilansować. Chyba. Teraz byśmy się przejechali może tak. Nagrabili może troszeczkę większy rządek, bo i tak raczej będzie skrobione będzie w jedno. Łapki przeciniaków przeważnie nigdy tu nie robię. Więc tak sobie pojedziemy. Może grabimy. Nie wiem, ile czasu będziemy dzisiaj to nagrywać. Szczerze mówiąc, chciałem to robić na jednym łące, fajnie wszystko poogarniać. I myślę, że to będzie w stanie to będę zrobić dzisiaj. Mój drogi, jak wspomniałem, no jest to na następny odcinek. Na następnym odcinku coś prawdopodobnie nowego się pojawi. Mamy zaklepaną kolejną maszynę, tak? Kolejną maszynę mam zaklepaną, nie dałam zaliczki, bo to znajomego maszyna, no więc nie boi się, że tej maszyny nie wezmę, a powiem szczerze, no fajnie by było właśnie tą już maszynkę mieć, coś innego, coś wydajniejszego, no zobaczycie to w kolejnym odcinku. Dobra, wróćmy sobie tylko za sobą, nie zamulajmy. Jak pograbię, tak będzie, nic się tu nie dzieje, dobra. O co, jak ulegam na tym, jaką kierownicę? Dobra, lecimy. Zobaczcie, jakby nie pograbił, to i tak wszystko będzie dobrze. Czy pograbię to wzdłuż, czy pograbię poprzek. Nie ma to większego znaczenia, bo tak powinno mi pięknie wszystko wypalić. No, żeby to miało czysto zebrać. To jest pierwsza zasada. No i myślę, że to będzie wszystko porobione jak potrzeba. No tak, stwierdził. Tak wspomniałem, będzie nowy nabytek prawdopodobnie. Znaczy już będzie nowy nabytek na tym odcinku. Rozwijamy na grubości w tym sezonie, można powiedzieć. Dokładarstwo. Są przychody, są rozchody, wiadomo. Nie chcę też później, nie wiem, trzymać pieniędzy, nie wiadomo jak długo. Po prostu trafiła się okazja. Maszynka będzie do 60, mi się zdaje, teraz było. On trochę większy szedł tą maszyną robił, ale no myślę, gadaliśmy, sprawdzaliśmy. 60 moja też dawała sobie, Boże nie, wybitnie, mocno, specjalnie radę, ale dawała. Więc przekatujemy ją tak dobitnie już w 100% w tej nowej maszynie. Dlatego tak, jedna łąka idzie na siano, a druga
Też pewnie się, no ale to nabytkiem. Ma, więcej nie mówię, bo się zaraz sprzeda. Co tu planuję? Tak, siana jeszcze troszeczkę mam, ale zbojałem się, że mi trochę, że mogę mi zbraknąć w tym sezonie, bo jednak tych króweczki już mamy. Przynajmniej dość sporo. Można powiedzieć, bo ponad 20 już. No więc naprawdę fajnie to było. Jest troszeczkę tych sztuk. Więc ja się bardzo cieszę z tego powodu, że ładnie mi to w miarę idzie. Dobra, tak sobie może pojedziemy teraz z drugiej strony, odgrabimy na tą stronę. Trochę pogadzić na zewnątrz. Z tego względu, że lepiej to było widać. Po prostu lepiej to ogarnąć, tak? A jeszcze wracając do tematu, bo mówiłem i zaraz wam powiem. Mamy ogólnie tak 9, 13, 17, 18, 21 sztuk. Bydła na gnojowice się nie patrzcie, bo jak gnojowice teraz nie rozlewamy, może być to na następnym odcinku, później na dwa odcinki to będzie rozlewane, jeśli znowu się nic pobuguje. Nic się nie pobuguje, a to jest właśnie szta taka, że o kurwa, jak ja mam to oświetlenie ustawione? Strasznie jasno, ale widzę, że to na monitorze jest inaczej, na drugim monitorze jest inaczej. Więc kurwa, tu jest teraz problem związany teraz z czym? Żebym to jakoś miał ładnie ustawione. No właśnie, teraz jest problem. To jest trochę nieprzyjazne. Musicie mi napisać w komentarzu, no bo ja mam dwa monitory i każdy inaczej to odbiera. Mam nadzieję, że jednak to będzie w miarę ładnie. Troszeczkę się pobawiłem z tymi filtrami w NVIDII, no ale widzę, że coś tam może być przyjazne na drugim monitorze. No jednak trochę bawienia, jak się ma się dwa monitory różne, więc to troszeczkę jest inna bajka. Ale to nic. Mam nadzieję, że to się wam aż tak mocno wzroku nie zepsuje. Tym defektem, efektem... Czekajcie, co muszę teraz sobie teraz przeustawić inaczej. Kurwa, mi to wkurwa. O, że na games, ja może lepiej. O, coś podobnego, trochę tam ciemniej. Nie, na tym nagrywam jest ciemniej. Tamtym troszeczkę jaśniej, ale nie aż tak jasno. A mało wam, jak tam mam, tak mam. Ważne, żeby to było ogarnięte. Tak, sianka robimy. Zostały mi tylko dwa stogi siana. Co i tak mi się zdaje, że jest to dobrym wynikiem, patrząc, że ja dopiero nawet zacząłem kiedy w maju, w tamtym sezonie ściąłem. Tym teraz nie my w kwietniu, więc możliwość jest taka, że będziemy mieć dobre pokłosy. Tawy, bo tak liczę kwiecień. Później gdzieś lipiec, sierpień. No i później oczywiście październik, ewentualnie listopad. No wiadomo, jak pogoda pozwoli, no to będziemy chrastać to najlepszą porą, czyli prawdopodobnie w październiku. A najgorszą w listopadzie, można powiedzieć w pewnym sensie, z tego względu, że no mamy tylko jedną łąkę. Chociaż nie wiem, przepraszam, będziemy mieli dwie łąki, przecież mamy. Lecz moja druga łąka dopiero rośnie. No więc tutaj może być ciekawie. Nie zapomniałem o tej drugiej łące. Ale jeśli tamta będzie teraz przesiana, nasiana nowa łąka u mnie, będzie zielona, fajnie, dzierżawca się bardzo cieszy z tego powodu, że jednak te ziemię dobrze uprawimy, powiedz, nawozu trochę dałem, no ogólnie nawozu dałem w gnojowicy, co na pewno troszeczkę lepiej teraz efekt daje niż od poprzedniego właściciela. No i już mam to właśnie od niego płacić, żeby wydzierżawić te pole od obok. Bo widzę, że naprawdę fajnie to wszystko daje. Fajnie porozdawałem, dałem warunek pod te pole, pod tą łąkę. Widzi, że mam potencjał to wszystko. Więc teraz on chce, żeby zabrać poprzedniemu mierzawcy o ziemię. No i widać, tylko że to jest mankament taki, że są to trzy pola jeszcze i jedna łąka. Prawdopodobnie, nie wiem, są łąki to... Czy tego nie za dużo będzie? Szczerze mówiąc, to jest po jedno. Łąk, czy nie za dużo, po drugie.
trzy pola jeszcze, które tu dojdą. A adekwatnie, czy to nie będzie za dużo? Czy początkiem tego wsegu nie zabije, powiedzmy, tej rozgrywki, która miała być? Więc napiszcie mi, czy lepiej nie przyjmować reszty dzierżawy, czy inaczej, nie brać dzierżawy kolejnej, a dopiero później kupić bezpośrednio u niego, bo on powiedział, że jeszcze 4 lata i będzie likwidował to wszystko. Znaczy inaczej, sprzedawał. To jest dalszy gościu i dlatego chcę 4, ewentualnie 5 lat, pamiętam dokładnie. tylko co dzierżawy, bo i tak on jest na ręcie chorobowej, więc no. A że są takie, jakie są, że teraz nie trzeba spisywać gospodarstwa, no to po prostu tylko bierze dzierżawę, daje jakieś tam wiadomo słodki są, bo to jest 8 tysięcy bodajże za dzierżawę. Myślę, że 4 8400 bodajże. Ja dobrze pamiętam, 8400, no to też nie są jakieś małe pieniądze, tak? Patrząc, że to, co mam teraz na koncie, to jest jedna roczna dzierżawa. Przez rok płacona. O. Więc no trochę to może boleć. Ale wiadomo, jeśli będziemy mieli więcej ziemi, to może będziemy w stanie więcej bydła uchować. A mam już pastwisko, znaczy inaczej, plany na rozbudowę, modernizację po taniości gospodarstwa, właśnie odnośnie hodowli. I chciałbym zrobić takie a la zadaszenie plus wybieg dla naszych królek przyszłych, które by to były. Macie byków, o. Proponuję ich byki tutaj. Mięsne. I zobaczymy, czy no, to będzie odpowiadało. Wiadomo, zadaszenie jakieś tam wiaduki, nie wiaduki. To są jakieś tam koszty 3000. Wiadomo, jeszcze nie mówię to typowo w tym sezonie, w tym miesiącu i w następnym. A tak mniej więcej sobie planuję na przyszły sezon takie coś zrobić. Na początku ruszyć po sprzedażach zboża itp. itd. Może się na kieszonki to mieliśmy znowu kupić, jak to było w tym sezonie. No bo naprawdę nowe pieniążki robiłem. Zresztą wiadomo, no zapłaciłem za prasę 1,5 tysiąca, nie pamiętam. Już nie będę zgadywał, ile ja dokładnie dawałem za to wszystko, no ale Zwróciło mi się, bo wiadomo, była susza i to dobrze oddało mi. Mimo wszystko, że można powiedzieć w taki sposób. Była susza, bydło się chowa. Ale miałem tyle na szczęście tego wstydu, że mogłem pozwolić sobie na to, żeby po prostu sprzedać. Właśnie, no piszą takie. Dobra, pojedziemy sobie tu. Dobra, my sobie cofniemy, wyłączymy sobie tego na razie. Cofniemy. Z tego względu, że chcę jeszcze zrobić pasowanie. Jeszcze sobie to robię już poza odcineczkiem. Chcę takie dwie akcje zrobić w jednym. Wiadomo, wiecie, no średnio to by się sprawdzało, tak? Jesteśmy w farmingu po części. Starajmy się grać realnie, no ale też nie przesadzajmy, tak? Dobra. Mamy w farmingu, więc my też nie przesadzajmy, żeby się jeszcze chcieli mocno grać realnie, no bo się tego nie da realnie grać, tak? Farmingu. A trójka polowa na razie. Tak, przerzucamy sobie na jedynkę, musimy zrobić pracę, no niestety nie ma do tego. Kurwa, zaraz bym się nie zawiesił. No, to co właśnie nie chciałem, to kurwa zabiłem. Chyba pójdzie? O, poszło. To nie jest tak, że sobie wezmę i tak powiem, no złożę z zewnątrz. O, trochę gniaczków. No muszę mi bawić teraz. Od razu. Będzie ciężko pewnie. Tu pewnie muszę pograć sobie na zewnętrznej kanale, no musicie wybaczyć i to, ale jednak chcę to jak najczęściej zadać.
No bo to jednak jest pieniądz. I potem należego bydła. I szybka się sobie odpoczywa. Fajnie mi się to prezentuje 32. No póki 30 są, oczywiście. No to fajnie jest aktywny. Jeszcze nie podchodzi z ciągnikami, które były na gospodarce, tak? Czyli 30, przepraszam, 2 30. Znaczy zapomniałem, będzie mnokiej powiedzieć. Więc fajna taka akcja. Trochę inaczej, bo chyba przeważnie to było, że czerwona chodziła w klasie, a rzuca była w grawiace. Po siatce latała. Zarzuta ogólnie dostawała najwięcej. Pugnach, ale teraz no, plany się zmieniły. Role się zmieniły. O, bardziej. Zaczekajcie, tak? Teraz ja staram się jeździć, robić to w ten sposób. Chyba nie. Lepiej chyba bym miał zrobić wizją, przesunąć się do wyboru przyjaciela. Aby nie zapał, on się nie zmieniły też. I my zrobimy tak. Pojedziemy sobie z tej strony. Sobie zrobimy tak. Żeby tam po później nie było jak najwięcej, najmniej było odrzucania, tak? Tak teraz, no to ludzie mieli praktycznie odrzucania wcale. Jeśli tak, to właśnie zrobimy. Wydaje mi się, że dość dużo będzie tych kostek. Mamy niższy czek, mamy. Mamy ogólnie prawie 1000 kostek zrobionych. 1000 razy teraz 300 litrów. To mam jakieś 300 tysięcy litrów na tym przelicza. 30 tysięcy. Oj, ciężko mi teraz policzyć. W pamięci? Nie, 300. Dobrze. 300 tysięcy. Mamy litrów siano i słomy zrobionej właśnie w kostki. Te malutkie. Bo jedna sprawa miała być wymieniona w tym sezonie. Może inaczej. Była uszkodzona pasa. O, była uszkodzona pasa. No i myślałem, że się nie uda jej naprawić. Na szczęście jakoś tam się powoli trochę pobawiłem. No i na szczęście udało się to jakoś tam naprawić. Ale prawdopodobnie to już są naprawdę ostatki sił, można powiedzieć, tej pasy. I raczej się mówi, no za długo ona tu nie pogłości. Więc no, jedyny minus tego. No ale przyjdzie mi w sumie, jeśli to jest pasa z lat 60., 70., leżę tak 67., 8., bo już wtedy ciągniki na pałku były, a natomiast tabliczki z numerem niestety o tej pasy nie posiadam. No na moim oko by nam tak się zdaje, bo to już chyba pany maciupeńkie kostki to robi, więc myślę, że tak mniej więcej to pewnie nie wychodziło czasowo, że tak mniej więcej to w takim przedziale, powiedzmy, w cudzysłowie wiekowym, to wychodziło. Dobra, więc tak. Teraz jak to zrobić, żeby to było, jakby miało być więcej, cyk. Tam ale tak sobie zrobić. Dobra, teraz spokojnie się już, jest to elegancko. Pełny ten miał, trzeba palić. Dobra. No jeszcze jakoś tam daję sobie taką składę, ale mówię, tu już naprawdę jest kontureczka. No tak, wiązać się zbyt, nie chcę wiązać. Teraz no, na szczęście jakoś pod nagranie ładniej wiąże. No ten nagarniacz, nie wiem jak to powiedzieć. W sumie to jest łapa taka, no tutaj ten ogólnie nagarniacz, który wam pokazać. Będę wyłączał pasy. Dobra, może mi nie chwyci. Tutaj już ten nagarniacz widzicie. Który tu jest. No już dość mocno jest użyte. I myślę, że no części tego praktycznie wcale nie ma. No i siłą wyższą będzie to prawdopodobnie. To jest ostatni sezon tej pasy. Drugi jest ostatni, zarazem ostatni sezon prawdopodobnie tej pasy. Ale no właśnie, mamy rozwój. No to możemy wymieniać właśnie tak. To chodzi, czy pójdziemy w coś innego niż kostki? Raczej nie, bo naprawdę fajnie się te kostki robi. Bardziej bym preferował jakąś nowszą, znaczy inaczej, współcześniejszą kostkę, można powiedzieć. No jeśli w ogóle, gdzie mieli pieniążki, tak? Pieniążki to jest podstawa całego tego powrotu gospodarstwa, tak? Więc tutaj nie mam co na razie mówić. Może być tak, że mnie samego kurwa teraz komornik wystruje i będzie lipa. Ale mam nadzieję, że tak jednakowo się nie stanie, bo kredyt mamy spłacany. Kredytu mamy ogólnie już 119 tysięcy. Średniej spłaciliśmy 30, niecałe 37 tysięcy kredytu. No rok czasu, no w sumie to dużo nie jest.
Czy tak? Inaczej. Nie dużo. Jest to adekwatnie do ilości miesięcy. Więc myślę, że na 4 lata, jak to wziąłem ten kredyt, 8 tysięcy, co było tu też. Teraz patrząc absurdalnym duchem, że no, poszłem i popłynąłem na tak głęboką wodę z takim dość sporym kredytem bez dłuższego okresu kredytowania, tak? Ale no, jesteśmy dość w dobrej sytuacji, bo to no, na szczęście zdaje nam się tutaj wszystko ogarnąć. No i myślę, że my tak do końca tam to tak zostanie, dobra, musimy ponieść tak tą pracę, co my tutaj jeszcze pojedziemy w jedną i drugą i będziemy raczej kończyli odcineczek. Fajnie, tak jak chciałem, tak mniej więcej sobie to planowo zrobiłem, cieszę się z tego powodu, że po prostu ta robota pięknie poszła w tym odcineczku. Bardzo jestem zadowolony. Czy dobijemy 1000 kostek teraz na odcinku? Dobijamy 1000 kostek i kończymy odcinek. Można powiedzieć. A nasze nie z tego pokosu, raczej sam tego trzeciego będzie trochę dobrać. Ale fajnie, no bo to idzie, no i na wszystko ma trochę lżej z tą pasą, bo ona jest mniejsza na gabaretu, bo nie ma przeciwwagi, no nie rzuca jej tak mocno. Bo już mi się zdaje, że w Sigmach właśnie jaka przeciwwagę to chyba aż tak mocno jej nie rzuca, ponad braku przeciwwagi. Ale to ciężko powiedzieć. A to tam w ogóle realnie to wygląda, tak? Jeszcze jedna kosteczka i będziemy kończyć. 1000 kostka. Dobra, nie będę przedłużał odcinka. Dzisiejszy odcinek byłby na tyle. Jeśli tak pierwszy nie wam się spodobał, to cierpię, wydaję komentarze, dzięki za oglądanie. I trzymajcie się, następnego odcinka. Na razie, cześć.